Końcówka stycznia nowego roku oraz generalnie okres ferii zimowych to doskonały czas, żeby przypomnieć sobie o fajnych grach na pecety wprost z waszych propozycji z komentarzy, do których wpisywania jak zwykle gorąco was zachęcam. Być może inspiracją do kolejnych świetnych gier, które chcielibyście zobaczyć w tej serii, będzie kolejne zestawienie 8 produkcji, które dla was przygotowałem. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. Był taki czas, choć trzeba przyznać, że było to już naprawdę dość dawno temu, że Rockstar wspierał dużo różnych i ciekawych przedsięwzięć, które z mniejszym lub większym skutkiem utrwalały się w pamięci graczy jako dobre lub nawet bardzo dobre gry. Jedną z takich produkcji, która nie nazywała się Grand Theft Auto, aczkolwiek wykorzystywała jej silnik i dobrodziejstwo inwentarza, było L.A. Noire, które stanowiąc debiutanckie dzieło australijskiego dewelopera Tim Bondi, opowiadało historię Cola Phelpsa, który jako weteran wojenny wstępuje w szeregi policji, aby zwalczać przestępczość w skorumpowanym i targanym przestępczością Los Angeles z 1947 roku. Naszym zadaniem natomiast jako graczy wcielających się w tego odważnego jegomościa będzie pokierowanie jego losami podczas różnych misji odzwierciedlających jego życie i karierę policjanta, od typowego krawężnika po ważnego członka wydziału antynarkotykowego. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka L.A. Noire łączy z serią GTA nie tylko silnik graficzny, ale i podobny model rozgrywki, jest to zupełnie inna produkcja niż dzieło Rockstara, przypominając bardziej przygodówkę w stylu gry akcji, gdzie jednymi z najważniejszych elementów układanki są dokładne zbadanie miejsca przestępstwa oraz przede wszystkim skrupulatne i właściwe przesłuchanie świadków, od których może zależeć powodzenie całego śledztwa. Hello. Follow me. Kolejna gra 41 zestawienia fajnych gier na pecety to może nie konkretnie wskazana pozycja przez Blaze.pl, ale nie mogłem sobie wprost odpuścić okazji do pokazania w końcu jednej z moich ulubionych gier dzieciństwa, do której wciąż żywię ogromny sentyment. Apes Odyssey to jedno z moich pierwszych spotkań z grami w ogóle i absolutnie genialne doświadczenie platformówki, która pomimo niezwykle sympatycznego bohatera, ładnej grafiki i zabawnych przerywników filmowych, posiadała zarazem jeden z najtrudniejszych systemów rozgrywki, z jakimi kiedykolwiek się spotkałem, opowiadając przy tym bądź co bądź poważną historię uderzającą w tony niewolnictwa, a nawet kanibalizmu. Głównym bohaterem tej niezwykłej produkcji jest Ape, którego rasa została zniewolona i zmuszona do pracy w nieludzkich warunkach przez złych glukonów tylko po to, żeby ostatecznie w przyszłości zostać przerobiona na mięso sprzedawane przez swoich oprawców. Dzielny bohater postanawia do tego nie dopuścić, ratując swoich pobratymców i próbując wydostać się przy okazji z miejsca pracy, które jednocześnie jest jego potencjalnym grobem. Pierwszy Oddworld z 1997 roku to naprawdę świetna gra, do której jeszcze na pewno powrócimy. Odejdźmy troszeczkę od ciężkich klimatów na rzecz zwariowanych wyścigów wśród kierowców, których żądza prędkości i rywalizacji z innymi ustępowała chyba tylko uporowi policji, która za wszelką cenę próbowała im przeszkodzić. Hot Pursuit 2 było grą absolutnie genialną i posiadała dosłownie wszystko, aby zostać najlepszym Need for Speedem w historii, ale niestety nie na pecetach. Wydany w 2002 roku następca świetnego Need for Speed Porsche był bowiem bardzo ciekawym przypadkiem gry wyścigowej, która została wydana przez zupełnie inne studia na konsole PlayStation 2, gdzie ocierała się o najwyższe noty wśród krytyków oraz pozostałe platformy do grania, gdzie z kolei uznana została za ogromne rozczarowanie i produkcję co najwyżej na słabą siódemkę. Stało się tak dlatego, iż za wersją na PS2 stało legendarne Black Box, które spłodziło nie tylko oba undergroundy, ale i uznawane za najlepszego Need for Speeda w historii Most Wanted, i to właśnie ta odsłona zyskała najwyższe oceny. Wersję na pecety krytykowano natomiast za dziwaczny model jazdy, wytykano liczne błędy oraz kiepską sztuczną inteligencję policji. Wciąż jednak uważam, że wersja Hot Pursuit z 2002 roku to całkiem dobra gra wyścigowa, zasługująca na miejsce w mojej serii. Ghost One, Bad Wolf is at the door. Roger, Bad Wolf. Here comes your distraction. Ah!
Osobiście uważam, że nawet kiepsko oceniane gry wśród recenzentów czy tak zwanych znawców branży po prostu warto czasem wypróbować samemu i na własne oczy przekonać się, czy dany tytuł się spodoba. Dokładnie takie odczucia targały mną, kiedy lata temu, szukając materiału do odcinka z krapami, zakupiłem Conflict The Night Ops, mając w pamięci jego druzgocące wręcz recenzje i ogólną szyderę z niskiej jakości tytułu. Pomimo moich usilnych starań wytykania błędów, doszukiwania się śmiesznych rozwiązań, czy też krytykowania oprawy audiowizualnej, w połowie zabawy po prostu odpuściłem odcinek, ciesząc się w pełni naprawdę fajnym, dynamicznym i zróżnicowanym FPS-em, który owszem jest mocno toporny i niespecjalnie ładny, a wiele po prostu można było w nim zrobić lepiej, ale jako całość sprawia po prostu frajdę, a to chyba w grach jest najważniejsze. Dodatkowym atutem The Night Ops niewątpliwie jest również możliwość dzielenia zabawy ze swoimi znajomymi, ponieważ gra oferuje przejście całej kampanii fabularnej w trybie kooperacji. I am strong, as a man should be. The strength of my body and my skill with weapons are often a bad boy. Na recenzję w prasie oraz generalną popularność wśród graczy na pewno nie mogło narzekać dzieło Larian Studios z 2002 roku, opowiadające losy wybrańca, który jako wskazany przepowiednią bohater ludzkości ma za zadanie zjednoczyć wszystkie rasy Rivellonu i jako niemal boska istota zapobiec narodzinom tak zwanego Lorda Chaosu. Divine Divinity była ogromną, skomplikowaną i bardzo obszerną w dialogi grom RPG, która w zależności od upodobań gracza mogła przebiegać w sposób znany z produkcji typu Baldur's Gate lub też napakowanych akcją i krwią poległych przeciwników hack and slashy w stylu Diablo. Bez wpływu na sposób prowadzenia rozgrywki pozostawała jednak ogromna kraina czekająca na eksplorację mrocznych sekretów, dziesiątek przeciwników oraz zadań do wykonania, które przybliżały nas do osiągnięcia ostatecznego celu. Warto dodać, że w 2017 roku studio Larian powróciło do swojej najważniejszej marki za pomocą Kickstartera, a projekt Divine The Original Sin okazał się ogromnym sukcesem, doprowadzając ostatecznie belgijskiego dewelopera do zaszczytu stworzenia trzeciej części kultowego Baldur's Gate. Jeśli lubujecie się w prostych, kolorowych i przyjemnych dwuwymiarowych platformówkach, druga część spelunki zdecydowanie nie będzie dla was. Tak się składa, że ta niezależna produkcja, którą notabene bez problemu ogracie w ramach abonamentu Xbox Games Pass bez dodatkowych opłat, to niezwykle ciekawa i angażująca, ale jednak stosunkowo trudna i czasami wręcz frustrująca platformówka, w której głównym zadaniem jest przemierzanie losowo generowanych jaskiń w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Niestety, na nieszczęście tytułowego Grotołaza, ilości nieprzebranych skarbów do odkrycia wtóruje niemal tyle samo pułapek, dzikich zwierząt oraz innych niebezpieczeństw czyhających na życie dzielnego bohatera. W trakcie zabawy będzie zatem ładnie, kolorowo i fajnie, ale niekoniecznie prosto i przyjemnie. Zdecydowanym plusem tej produkcji będą natomiast jej wymagania sprzętowe, których nie muszą się obawiać nawet właściciele 10-letnich laptopów. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób na rynku utrzymało się studio Team Six, które od 2003 roku do dziś dzień zamęcza nas swoimi kolejnymi niskobudżetowymi gniotami, wielokrotnie trafiającymi do zestawień najgorszych gier wszechczasów, a jakieś chore umysły tego świata powierzyły tym partaczom nawet wykonanie trzeciej części Flatouta, co osobiście uznaję za skazę i hańbę na historii całego rodzaju ludzkiego. Nawet jednak takim nie dojdą, uda się czasem wydać coś, co chociaż przypomina grę wideo, choć wciąż przy jawnym wyciąganiu kasy i graniu na nostalgii fanów Most Wanted i starszych undergroundów. Na przełomie 2007 i 2008 roku to wybitnie nieutalentowane studio stworzyło bowiem trzy gry robione dokładnie na to samo kopyto, które prezentowały nielegalne wyścigi po europejskich miastach, opakowując w gruncie rzeczy kiepską grafikę w kilka efekciarskich filtrów graficznych i prosty jak konstrukcja cepa model jazdy. Czy było to zjadliwe? Owszem, choć więcej niż 5 zł bym za to nie dał.
Istnienie na rynku takich bytów jak Team Six boli mnie tym bardziej, że ich historia gamingu zna przypadki zamknięć wielu dobrych i utalentowanych zespołów, jak choćby Gas Powered Games, ojców serii Dungeon's Edge, Supreme Commander oraz ciepło przyjętego Demigod. Pierwsza część cyklu Dungeon's Edge, wydana jeszcze w 2002 roku, zachwycała wszystkich swoją niezwykle atrakcyjną i pieczołowicie przygotowaną oprawą graficzną, świetną fabułą i przedstawionym w formie hack and slasha formułę rozgrywki, natomiast przygotowana na 2005 rok druga część cyklu starała się po prostu dodać jeszcze więcej tego samego, choć niestety za mocno poszła w pstrokatość i kolorową paletę barw, co wprawdzie przyczyniło się do jeszcze lepszej oprawy audiowizualnej, ale niestety odbiło się to również na klimacie i odbiorze fabuły, które nie dorównywały genialnemu settingowi wprowadzonemu przy okazji pierwszej części. Tak czy inaczej, Dungeon Siege 2 to wciąż kawał świetnego klikacza, który zapewni wam dziesiątki godzin zabawy i odpali się nawet na kalkulatorze. Serdecznie polecam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 41 zestawienie fajnych gier na słabe pecety. W następnym odcinku przedstawię wam 8 kolejnych propozycji, w które mogliśmy zagrać w ramach pełniaków na coverze CD Action, dlatego już dziś zapraszam was do wskazywania w komentarzach pozycji, które chcielibyście zobaczyć w 43 zestawieniu mojej serii. Tymczasem ja żegnam się z wami i zapraszam do oglądania pozostałych materiałów. Na razie.